Usłyszysz go z daleka. Ogromna, blada kreatura, która przechowywana jest gdzieś na dnie którejś z placówek fundacji SCP, organizacji zajmującej się badaniem anomalii i wszystkiego, co nam nieznane. Jeśli spojrzysz na jego twarz, już jest po tobie. Mowa tu oczywiście o SCP-096, nieśmiałku. Wiemy, kim jest i jakie zagrożenie stwarza dla ludzkości, jednak skąd się wziął i jaki jest jego prawdziwy cel? Ja jestem Pio, a dziś przedstawię wam wszystko o SCP-096. Na początku tego filmu przedstawię wam krótko, kim jest nieśmiałek. Dorzucę parę teorii co do tego, co robi ze swoimi ofiarami i do czego jest zdolny. Później przejdziemy do historii SCP-096, czyli w jaki sposób powstał naprawdę. Dalej do tego, jakie zniszczenia potrafi siać ta istota i jak fundacja używa go jako broń. A na sam koniec, jak zakończył się żywot nieśmiałka, czyli krótko o terminacji SCP-096. Tak więc otwórzmy raport nieśmiałka na SCP-Wiki i przyjrzyjmy mu się dokładnie. Jego autorem jest użytkownik Dr. Dan, który napisał go 18 marca 2010 roku, czyli aż 10 lat temu. Jest to obiekt klasy Euclid, czyli taki, którego zabezpieczenie sprawia pewne trudności. Wszystkie obiekty SCP, które są humanoidami, mają przynajmniej klasę Euclid. Przechowywany jest przez fundację w celi, na którą składa się sześcian ze stali o szerokości 5 metrów. Nie ma w niej żadnych kamer, a samego SCP-096 pod żadnym pozorem nie można w jakikolwiek sposób fotografować, nagrywać ani w inny sposób uwieczniać. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. SCP-096 z wyglądu to humanoid mierzący ponad 2 metry. Jest okropnie wychudzony, a jego ramiona są przeraźliwie długie. Każde z nich ma po 1,5 metra długości. Jego skóra natomiast jest cała biała, pozbawiona pigmentu. Jego żuchwa może się opuścić, tworząc otwór gębowy większy czterokrotnie od normalnego otworu gębowego u ludzi. Cała reszta twarzy jest normalna, z wyjątkiem oczu, które również są pozbawione pigmentu. Gdy jakikolwiek człowiek spojrzy na twarz nieśmiałka, nieważne czy bezpośrednio, czy przez kamerę, czy na zdjęciu, wtedy uaktywniają się jego zdolności anomalne. Dana osoba oznaczana jest od teraz jako SCP-096-1, czyli nowy cel potwora. A ten wejdzie w stan męki emocjonalnej, płacząc, wrzeszcząc i zakrywając swoją twarz, chcąc zamordować swój cel za wszelką cenę. Im więcej osób zobaczy jego twarz, tym większy chaos zacznie siać monstrum. Szczegóły tego, jak SCP-096 rozprawia się ze swoimi ofiarami, są nam nieznane, zostały ocenzurowane w dokumencie. Wiemy, że gdy ruszy w stronę celu, osiąga prędkości od 35 km na godzinę do... No właśnie, nie wiemy do ilu, jednak w jednym z dodatków czytamy, że obiekt jest szybszy od helikoptera fundacji, który ścigał go z pełną prędkością. Standardowe helikoptery osiągają prędkość około 260 km na godzinę, a rekord świata to 400 km na godzinę, więc możemy spekulować, że nieśmiałek może osiągać niebotyczne prędkości, przewyższające powyższe dane. Po dotarciu do swojego celu SCP-096 zabije i zrobi z nim coś, co nigdy nie zostało powiedziane wprost, po czym szczątków ofiary nie można nigdzie znaleźć. Jest to celowy zabieg autora i to, co nieśmiałek robi z ofiarami, ma być tajemnicą. Jednak jeden z internautów wysunął teorię, że SCP-096 pobiera części ciała ze swoich ofiar i odbudowuje sam siebie. Z przesłuchań wiemy bowiem, że zwykła broń nie zadaje praktycznie w ogóle obrażeń obiektowi. Jest on praktycznie nieśmiertelny. Tym samym, kradnąc ciała swoich ofiar, SCP-096 pozbywałby się osób, które jako jedyne widziały jego twarz. Do raportu na stronie SCP przyłączone zostały dwa dokumenty, oba autorstwa doktora Dana. W pierwszym fundacja testuje prędkość nieśmiałka, wypuszczając go na pogoń za członkiem klasy D, który został opuszczony w klatce w głębi oceanu i został wystawiony na zdjęcie SCP-096. Ten zostawimy, bo nie dodaje nic nowego do historii, natomiast drugi, zwany incydentem 096-1, jest przerażającą historią, która opowiada o przełamaniu zabezpieczeń przez nieśmiałka. W skrócie, dowiadujemy się w nim, że doktor kierujący projektem SCP-096, dr Daniels albo dr Dan, czyli postać stworzona przez użytkownika o tym samym niku, wypuścił SCP-096 na wolność wraz z doktorem Oleksiejem. Dr Dan wcześniej przed incydentem próbował wprowadzić nowy system do wizjerów żołnierzy fundacji, nazwany systemem Scramble, który miał zamazywać twarz nieśmiałka, by agenci nie doznali jego wpływu. Jednak okazało się, że system był wadliwy, więc prawie wszyscy żołnierze zginęli, a SCP-096 na swojej drodze do celu stratował wielu cywilów.
Dlaczego jednak dr Dan wypuścił Nieśmiałka i wystawił kogoś na jego działanie? Dlatego, że chciał pokazać fundacji, jak bardzo jest on niebezpieczny i że trzeba go zniszczyć za wszelką cenę. Za karę dr Oleksiej został zamordowany przez zarząd fundacji, a dr Dan doczekał się swojego marzenia. Rada O5 zleciła mu przeprowadzenie terminacji SCP-096, po której on sam miał również zostać zabity. Ale o tym więcej później, więc oglądajcie do końca. Swoją drogą, na podstawie postaci SCP-096 i incydentu 096-1 za parę dni zostanie opublikowany krótkometrażowy film, zapowiadany już od zeszłego roku, autorstwa Mr. Clay, człowieka stojącego również za filmem SCP Site-22. Przejdźmy teraz powoli do teorii co do tego, jak powstał Nieśmiałek i skąd się wziął dokładnie. Tych teorii jednak jest trochę za dużo i nie zmieszczę całego tematu w jednym filmie, więc skoro już przy tym jesteśmy, to jeśli chcesz zobaczyć film o dokładnych teoriach co do tego, jak powstał SCP-096, a także o recenzji filmu o SCP-096, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i komentarz, który z tych materiałów by Cię interesował. Byłbym naprawdę wdzięczny. A jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję i dzwoneczek, a nie ominą Cię kolejne filmy tego typu. Dzięki, że jesteście. Tak więc, jak powstał Nieśmiałek? Jest parę teorii, ale ta wiodąca mówi o powiązaniu z innym SCP, który jest równie niepokojący, a może nawet i bardziej. Mowa tu o SCP-1529, Królu Góry, który przypomina wspinacza górskiego, który pojawia się w Himalajach, blisko szczytu Mount Everest. SCP-1529 poluje głównie na samotnych podróżników, bądź osób, które odłączyły się od swojej grupy. Po spojrzeniu na niego uaktywnia się jego anomalna zdolność, która sprawia, że człowiekowi robi się nagle ciepło i przyjemnie. Ofiara przestaje się ruszać i wpatruje się cały czas w obiekt SCP. W tym czasie istota podchodzi do niego i robi coś, co w raporcie ocenzurowano, a po paru godzinach jego cel umiera z zimna. Odnotowano przypadek, w którym ofiara Króla Góry przeciwstawiła się mu, uderzając go, dzięki czemu udało mu się przeżyć. Jednak to jedyny przypadek, w którym człowiekowi samodzielnie udało się ujść z życiem ze spotkania z SCP-1529. Swoją drogą, postać osoby, która przeżyła to spotkanie jest bazowana na prawdziwym alpiniście, ale to omówię w filmie o teoriach co do powstania Nieśmiałka. Mamy tu dość duże podobieństwo do SCP-096, prawda? No istotę trzeba spojrzeć prosto w twarz, a potem dzieje się coś tak przerażającego, że agenci fundacji usunęli to z raportu. Ale kończy się to śmiercią ofiary. Ale co takiego niby łączy Nieśmiałka i jakiegoś potwora z gór, który sprawia, że ludzie marzną na śmierć? Otóż musimy się wrócić do wspomnianego wcześniej incydentu 096-1 i tego, kim była ofiara Nieśmiałka podczas tamtego incydentu, bo tego wam jeszcze nie powiedziałem, prawda? SCP-096 został wypuszczony przez doktora Dana, który szukał informacji na temat historii obiektu na jakimś paśmie górskim. Okazuje się, że to właśnie tam aktywowany został efekt SCP-096, najpewniej przez doktora Dana, który rozmawiał z jednym z miejscowych. Posiadał on w domu fotografię z jednej ze swoich wypraw górskich, a na niej to uwiecznił SCP-096 gdzieś w tle. To były tylko 4 piksele. 4 piksele, na których widać było twarz Nieśmiałka. Jednak to wystarczyłoby uruchomić jego furię. Pasmem górskim, w którym znaleziono oryginalne zdjęcie, były najpewniej Himalaje. Tak więc miejsce zamieszkania SCP-1529. Wiodąca teoria powstania Nieśmiałka mówi nam, że najpewniej był on kiedyś alpinistą wspinającym się na Mount Everest i napotkał Króla Gór, który próbował zabić jego i jego towarzysza w roku 1924. Jednak Nieśmiałek obronił się, tak jak jeden ze wspinaczy wcześniej, i raz po raz walczył z potworem, z czasem anomalnie zyskując zdolność, która sprawia, że ktokolwiek spojrzy na jego twarz, tak jak patrzą na niego SCP-1529, zostanie przez niego rozszarpany na strzępy. Jego skóra została wypalona i pozbawiona pigmentu przez słońce w górnych partiach Himalajów, a on sam okropnie wychudł przez czas spędzony w górach. Osobiście dla mnie to dość szalona teoria, ale ma ona sens. Da się ją przyjąć. Tak więc, jeśli chcecie więcej dowodów i więcej szczegółów na ten temat, a także prawdopodobne imię i nazwisko SCP-096, pamiętajcie o tym, żeby dać mi znać o tym w komentarzu pod tym filmem. A nagram materiał całkowicie poświęcony teoriom co do powstania SCP-096. Teraz przejdziemy do chyba najbardziej szerokiego, ale też najbardziej kontrowersyjnego tematu z perspektywy fundacji. Jaki chaos potrafi siać ten potwór i czy Nieśmiałek może być użyty jako broń w rękach fundacji SCP? Oczywiście, możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, czytając incydent 096-1, w którym dr Dan użył SCP-096, żeby spowodować chaos wszędzie dookoła, zabić wielu naukowców i cywilów, tylko po to, by udowodnić, że jest on tak niebezpieczny i że należy go poddać terminacji. Ale poszukajmy innych przykładów na ten sam temat. Przyjrzymy się teraz dwóm opowiadaniom i jednemu ciekawemu eksperymentowi, żeby stwierdzić, jak niebezpieczny jest Nieśmiałek.
Zacznijmy od opowiadania Fading, czyli Gaśnięcie, autorstwa Gargus, które bierze pod lupę właśnie tematykę mordowania niewinnych ludzi przez SCP-096. W opowiadaniu tym przyjmujemy perspektywę ojca, który wraz z żoną Lucy i synkiem Jamesem wyruszają do centrum handlowego, by kupić coś na urodziny małego Jamesa. W pewnym momencie jednak główny bohater zaczyna słyszeć okropny krzyk, który wzbiera na sile, a w pewnym momencie wielki wychudzony humanoid przedziera się przez ścianę centrum handlowego, tratując wszystkich po drodze, ruszając naprzód, zabijając każdego. Ojciec pada na ziemię wśród gruzów, obserwując bezwładne ciało jego synka upadające na ziemię bez życia i pozbawione wszelkich kończyn. Wszyscy martwi. On jako jedyny przeżył. Mężczyzna w bezradności powoli odchodzi od zmysłów, gdy nagle czuje igłę wbitą w jego szyję. To agenci fundacji podali mu właśnie silny środek amnezyjny, który wymazał mu całą pamięć. Teraz mężczyzna sądzi, że to atak terrorystyczny, a jego martwy syn i żona nigdy nie istnieli. Stąd tytuł opowiadania, Gaśnięcie, bo mimo, że opowiada o ataku furii SCP-096, to przedstawia nam historię o tym, jak wspomnienia powoli gasną i uciekają z głowy bezbronnego cywila, narażonego na skalę zniszczenia nieśmiałka. Nie wiemy, czy wypuszczenie SCP-096 było planowane, czy nie, może działo się to podczas incydentu 096-1, ale widzimy, jak potężna potrafi być ta kreatura i ile smutku potrafi wnieść w życie innych ludzi. Jednak jeszcze lepiej jego siłę pokazuje następny artykuł, który omówimy, czyli próby terminacji SCP-682, czyli gada trudnego do zniszczenia z użyciem SCP-096. Oczywiście eksperyment ten się nie powiódł, ale ich walka była zacięta i trwała aż 27 godzin, podczas których słychać było ciągłe krzyki z celi SCP-682, a po tym czasie nieśmiałek odniósł na tyle silne obrażenia, że zaprzestał próby zabicia gada. Jednak udało mu się przez ten cały czas zniszczyć aż 85% objętości SCP-682, co jest naprawdę bardzo bliskim wynikiem do zabicia go. Ostatnim i najważniejszym opowiadaniem w tematyce chaosu nieśmiałka jest opowiadanie o tytule A Lesson in Power, czyli Lekcja o potędze, autorstwa Renacera. Znajduje się ono w kanonie Zepsutej Maskarady, w którym fundacja SCP jest znana już całemu światu, a jej naukowcy i pracownicy są w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Podążamy za losem młodej pani naukowiec, dr Kowalski, do której mieszkania ni stąd ni zowąd wbijają przedstawiciele rządu USA i żądają od niej informacji na temat SCP-610, mięsa, które nienawidzi, ponieważ potrzebują jego lokalizacji, żeby przejąć i wykorzystać projekt. Oczywiście dr Kowalski nie zamierza oddać tych informacji tak łatwo. Agenci jednak grożą jej odcięciem palca albo i gorzej, jeśli nie będzie współpracować. Ostatecznie dr Kowalski zgadza się i mówi, że wszystkie dokumenty znajdują się w folderze w szufladzie w jej sypialni. Ku zdziwieniu agentów, w folderze nie ma jednak dokumentów o SCP-610, ale dziwne zdjęcie przedstawiające jakiegoś wychudzonego potwora. Co to ma być? Agenci grożą pani doktor śmiercią, jednak ta tylko zamyka oczy i czeka na to, co nieuniknione. Nagle daje się słyszeć przerażający krzyk, parę strzałów, pękające kości i urywane kończyny, a po chwili z powrotem cisza. Zmykaj stąd 096, Kowalski rzuciła w stronę jej zbawcy. W tym świecie są gorsze potwory od ciebie. To stawia nas w przedziwnej sytuacji. Z jednej strony wiemy, że 096 może pozbawić niewinnych ludzi, rodzin i żyć, a z drugiej, że nie robi tego świadomie i zachowuje się jak zwierzę, które można wykorzystać jako broń. Tak zrobiła dr Kowalski, chroniąc się przed rządem, tak zrobiła fundacja, chcąc zniszczyć SCP-682 i tak zrobił dr Dan, chcąc zniszczyć nieśmiałka raz na zawsze. Co prowadzi nas do ostatniego punktu tego odcinka, czyli terminacji SCP-096, opisanej w opowiadaniu Consequences and Collarbones, Konsekwencje i obojczyki, autorstwa doktora Simeriana. W nim to śledzimy ostatnie dni doktora Dana, który szuka sposobu na zabicie nieśmiałka i w końcu go znajduje. Zamierza wysłać do niego SCP-173, rzeźbę. Jak potoczy się walka humanoida, na którego nie można patrzeć, i rzeźby, na którą trzeba patrzeć za wszelką cenę? I czy doktorowi Danowi uda się w końcu zabić nieśmiałka przed terminem własnej terminacji? Kwestie terminacji SCP-096 omówiłem w osobnym filmie, w którym opowiadam wam całkowicie proces zniszczenia nieśmiałka, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia go. I to by było na tyle, jeśli chodzi o SCP-096, naszego kochanego nieśmiałka. W jednym krótkim materiale dowiedzieliście się o tym, kim jest, jakie się jest zniszczenie i jak powstał, a także przytoczyłem wam wszystkie najciekawsze opowiadania na jego temat.
Pamiętajcie o zostawieniu pozytywnej oceny pod tym filmem i komentarza, czy chcecie, żebym zrobił film o szczegółach teorii co do powstania Nieśmiałka. A także, jeśli jesteś tutaj nowy, a spodobała Ci się forma tych filmów, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji i dzwonka i odwiedzeniu wszystkich moich socjali, a nie ominą Cię kolejne historie z pokręconego świata Fundacji SCP. Ja jestem Pio, to było wszystko o Nieśmiałku. Do zobaczenia... kiedyś.